piątek 30 listopada odbyła się druga sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego, podczas której wybrano trzeciego członka zarządu powiatu. Został nim Christian Jaworski. Przypomnijmy, iż podczas pierwszej sesji nie wybrano pełnego składu zarządu. Starosta Mieczysław Szczurek do zarządu zgłosił wówczas m.in. Christiana Jaworskiego, osobę spoza rady. Radni w tajnym głosowaniu nie udzielili mu poparcia. Powtórzono głosowanie, ale sytuacja znów się powtórzyła. Dlatego wyznaczono nowy termin sesji. 30 listopada starosta znów zgłosił kandydaturę Christiana Jaworskiego. Rozgorzała dyskusja. Ostatecznie w drodze tajnego głosowania wybrano Jaworskiego przy 15 głosach za i 14 przeciwko. Decyzja ta oburzyła niektórych radnych. Głos zabrała w tej sprawie m.in. Beata Macura. Odwrotnie jak pan przewodniczący czuje się bardzo komfortowo, ponad dwóch wiceprzewodniczących i na pewno jest fajnie, że dwóch wiceprzewodniczących kiedyś było starostami. Ja się czuję bardzo niekomfortowo w tej radzie, a to dlatego, że moja kandydatka, czyli głosowała za młodym człowiekiem, który uważam, że nic nie wniesie dobrego, obym się mówiła. Każdy z Państwa po mojej prawej stronie na pewno piastował porządne, wysokie stanowiska w powiecie cieszyńskim. Są to burmistrzowie, są to starości, są to radni. I myślę, że za parę lat życzę naprawdę dobrze temu zarządowi, ale myślę, że za parę lat sami ocenią pracę. Ja też będę oceniała pracę tego młodego człowieka. I chciałabym, żeby sumienie mieli czyste i żeby powiedzieli tak, rzeczywiście było to dobre głosowanie, dobrze zrobiliśmy, dobrze, żeby nagłosowali na tego młodego człowieka, bo coś nowego do naszego powiatu cieszyńskiego. Myślę, że sami za pół roku, za rok stwierdzicie, że jednak to głosowanie nie miało być takie. Dziękuję bardzo. W trakcie sesji wybrano również drugiego wiceprzewodniczącego, którym został Janusz Król. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.